Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 6 i 9 sierpnia 1945 rok. No, wielu ludzi nie pamięta, czy nie zdaje sobie sprawy, no to 75 lat temu na Japonię spadły dwie bomby atomowe. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, część ludzi się zastanawia, dlaczego bomby nie spadły na przykład, no nie tyle atomowe, ale jakiekolwiek bomby na Auschwitz. Amerykanie rozwalali tory kolejowe, robili dywanowe naloty na Drezno, bardzo, bardzo niszczące. No, a wojna zakończyła się, można powiedzieć, na Dalekim Wschodzie rzuceniem jednej bomby 6 sierpnia. 7 dnia nie było kapitulacji. 8 sierpnia Rosja wypowiedziała wojnę Japonii. 9 sierpnia druga bomba została rzucona na Nagasaki. No i 15 sierpnia imperator, cesarz Japonii podpisał bezwarunkową kapitulację. No, zajęło to troszeczkę, zajęło to w sumie 3 dni, żeby zrzucić drugą bombę. Zajęło później 8 dni, 6 dni, żeby zrobić kapitulację. Rusy wypowiedzieli wojnę w sumie 8 sierpnia, no bo już ta pierwsza bomba była zrzucona, no to oni już się przyszykowywali, że najadą na tę północną Japonię. Japonia wtedy by była tak jak Korea, powiedzmy, przez długie lata. Północna komunistyczna i południowa pod okupacją amerykańską, północna pod okupacją ruską. Podobnie jak Korea, północna komunistyczna, południowa wolna. Podobnie jak Wietnam, północny i południowy. Podobnie jak Niemcy, wschodnie i zachodnie. No Polska była cała w sumie komunistyczna. No ale to dzięki czerwonym świniom, którzy przyjechali w sumie do Lublina 22 lipca, zrobili ten cały komitet lubelski. I no, to też była inna sprawa. W Chinach też przez parę lat przedwojenny rząd i powojenny komuniści i niekomuniści walczyli. Także, że w Japonii jakby się coś zaczęło, no to by to zajęło z 2, 3, 4 lata przypuszczalnie, no i by miliony ludzi by zginęło. Jak się tak popatrzy, wszyscy mówią tą bomba atomowa, no ale to naloty dywanowe na Drezno, no to przypuszczalnie były dużo gorsze. No liczby były na pewno dużo gorsze w tych niemieckich miastach. Tokio też było bombardowane, tyle tylko, że nie atomówką. Jak się powie, ile ludzi zginęło od wybuchu i po wybuchu tej choroby popromiennej, no to jest, mówią, pomiędzy 130 a 230 tysięcy, także to nie jest dużo. Jak pomyśleć, że Polaków obywateli polskich od 1 września do zakończenia wojny zginęło 6 milionów. 6 milionów zginęło. 3 miliony polskich katolików, 3 miliony powiedzmy Żydów, no to jest 6 milionów na 33 miliony obywateli, to jest 1/5. No ale wracając do Japonii, to jest 130 czy 230 tysięcy ludzi, no tragedia, na pewno tragedia. Tyle tylko, że oni w tym czasie to już byli i w Mandżurii, i w Chinach, w Singapurze, na Tajwanie, w Korei. Tam zawładnęli w sumie całym tym Dalekim Wschodem, tak jak Niemcy zawładnęli Grecją i Włochami, Francją, Polską, Białorusią, kraje te Beneluxu, Włochy. No Włochy to same były faszystowskie. W Afryce mieszali, no to zajęli, Jugosławię zajęli. Także Japończycy i hitlerowcy, Niemcy, to ta sama oś, te same podejście. Także Amerykanie wzięli się za robotę.
No i rzucili. Stalin, który zdobył Berlin, bo Ameryka się zgodziła, że Stalin wejdzie do Berlina, to powiedział, że 3 miesiące po tym zaatakuje Japonię. No i faktycznie to tak wychodzi, bo 8 maja 1945 roku albo 9 maja, w zależności kto co obchodzi, no to 3 miesiące to jest maj, czerwiec, lipiec, sierpień. No także Amerykanie wiedzieli, kiedy rzucić bombę. I Rusi wiedzieli, kiedy wypowiedzieć wojnę. W lipcu 1945 roku Amerykanie obliczyli, że szkody na cały, jeżeli by Ameryka przyszykowała się do najazdu na Japonię, to by straty były mniej więcej 5 do 10 milionów Japończyków. No, makabryczne straty. Plan był taki, że mieli wylądować 1 listopada 1945 roku. No i to byłoby dużo większe niż w Normandii. Ten D-Day, całe to zaatakowanie z Anglii, no to Amerykanie, kiedy z aliantami wylądowali w Europie, no to było 156 tysięcy żołnierzy alianckich, którzy brali udział w tym D-Day. No było 10 tysięcy, 5 tysięcy zabitych, 6 tysięcy rannych. Oni mieli przeciwko sobie 50 tysięcy Japończyków, Niemców. Inwazja Japonii, no to wymagałaby około 700-800 tysięcy ludzi, tak? Także to 4-5 razy więcej, to są straszne ilości. No i byłoby to dużo gorsze niż przepłynięcie przez ten kanał angielski, no bo w sumie Niemcy zostali troszeczkę zmyleni, także byli troszeczkę zaskoczeni. Japończycy doszli do wniosku, zorientowali się, że cały ten inwazja byłaby pod koniec października. No i również się zorientowali, że lądowaliby na południowych wyspach na Kyushu. Okinawa, tam gdzie są często ta flaga amerykańska, no to tam zginęło kilkaset tysięcy ludzi. I to był początek, przed bombardowaniem. Po wojnie już Amerykanie zorientowali się, jak Japończycy się przyszykowywali do tego. W czerwcu 1945 roku wywiad amerykański wyliczył, że byłoby 350 tysięcy żołnierzy, które by broniło Kyushu. A później jak już poddali się, no to Amerykanie wzięli do niewoli, no i później zabrali im broń, no i wypuścili 800 tysięcy ludzi. Dodatkowo do tego jeszcze byłoby 600 tysięcy, no takiego tak jak w Niemczech brali tych ludzi po wieku poborowym i młodych, no to byłoby ich dodatkowo około 600 tysięcy, także to by było. W Europie było 3 aliantów na 1 Niemca, a tutaj by było 3 Japończyków na 2 aliantów, czy tam 2 Amerykanów. Także to jednak byłoby no, dużo gorzej dla Ameryki. Dodatkowo jeszcze Japończycy mieli przyszykowane 10 tysięcy samolotów z 10 tysiącami pilotów skłonnych lecieć jako kamikaze, no, czyli te samobójcze atakowanie samolotów. Kamikaze atakujące w samolotach statki, które by tam starały się dopłynąć. Tak? Także zanim żołnierze by wysiedli na brzeg, no to bardzo często by zginęli. Japonia w tym czasie też miała 5 milionów ludzi. 5 milionów ludzi właśnie, tak jak w Tajwanie, w Korei, w Chinach, w Mandżurii, w Singapurze, tak jak no, wszystko to, co opanowywali. Cywile
cywile też by im dali karabiny, maczety i jakieś inne miecze samurajskie. W 1945 roku armia cesarska wydała takie rozporządzenie, że to jest krajowa obrona narodowa, bitwa o kraj, można powiedzieć, że każdy żołnierz musi walczyć do ostatniej kropli krwi, no i że ludzie tak samo muszą walczyć do ostatniej kropli krwi. No makabryczne wymagania, no ale dużo ludzi by to spełniło, dużo ludzi by zginęło. Także każdy żołnierz japoński był, każdy się spodziewał, że po prostu zginie za Japonię. No ale tak samo wciągali w to kobiety i dzieci, no. Jak to by było wyglądało, trudno powiedzieć, no ale kobiety też na pewno na Okinawie, no to jak Japończycy przegrali, no to całe wioski chodziły na takie potężne zbocza nad oceanem, no i ludzie się rzucali na skały po prostu. Amerykanie obliczyli, że ta potężna walka na tych, czy na Okinawie, czy na innych wyspach, to jednak, tak jak wspominałem, 2-3 lata by to trwało. Amerykanie mieliby ile? No około 2 do 4 milionów poszkodowanych, rannych, z czego powiedzmy 400 do 800 tysięcy zabitych. Jak się popatrzy na ilość zabitych Amerykanów pomiędzy grudniem 1941 roku w Europie, a sierpniem 1945 roku, no to w Europie i na Pacyfiku Ameryka straciła ilu? 450 tysięcy ludzi, 450 tysięcy żołnierzy. No to też jest makabryczna liczba. Pogoda też by nie bardzo sprzyjała, jeżeli by nie było tej bomby, no bo w październiku, 9 października 1945 roku, czyli 2 miesiące po Nagasaki, sierpień, wrzesień, październik, no tak, 2 miesiące, no to tajfun, przeszedł potężny tajfun, 200 kilometrów na godzinę, no i po prostu zmiótł wszystkie te porty i te przygotowania na Okinawie. Tak, także to, co oni przyszykowali wcześniej, no i co mogliby przyszykowywać, no to wszystko zostało zniszczone. Także to cała inwazja znowu by się przesunęła o parę miesięcy, jakby ten plan szedł inwazji lądowej. Później w kwietniu 1946 roku następny tajfun zniszczył wyspę. Tak? Także to byłby następny przesuw tego wszystkiego. Także to znowu byłby rok czy dwa. Japończycy by się odbudowywali. Ruscy, tak jak wspominałem, 8 sierpnia wypowiedziały wojnę, no i zajęłyby Japonię, zrobiłyby Japonię komunistyczną. Nie byłoby dobrze. No wszystko to właśnie zostało zapobiegło tej całej sytuacji. Japonia w tym czasie, no to oni już ten głód się zaczynał. Cała ta wojna to jednak ich wykończyła. No i Ameryka po tej okupacji, no okupacji, czy po zajęciu, czy spacyfikowaniu, czy uspokojeniu tych Japończyków, no to przywieźli ponad 1 000 000 ton jedzenia do Japonii. 1 000 000 ton jedzenia. Amerykanie oferowali tą pomoc Marshalla do Polski. Amerykanie dali pomoc Marshalla dla Europy Zachodniej, dla Francji, Niemiec, krajów Beneluxu i tak dalej. Dla Polski nic nie doszło.
bo Stalin on mówił, no ale przychodziły UNRWA, no to też były pomoc żywnościowa i tak dalej, no ale pomoc Marszala, taka gospodarcza jednak jako takiej, tak jak Niemcy zostały odbudowane, no to Polski nie. Były pod strefą wpływów sowieckich i polskich komunistów. Także japońskie straty od tych dwóch bomb atomowych, no to były faktycznie tragiczne, no nie ma dwóch zdań, ale jednak zapobiegły dużo gorszym scenariuszom, dużo gorszym tym ból i straty, i zniszczenia, które by były spowodowane tym, że Japończycy by się nie poddali. Czy można wybrać gorsze zło? No, w tym wypadku liczby wskazują na to, że było to mniejsze zło. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Przepraszam. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję, ale serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka. Dzyń, strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.